Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Multi Co-op Games. Przed nami dzisiaj kolejna misja, a mianowicie musimy zabić 15 osób z UMP na mapie Light. Jest ze mną Robert, tak zwany siemanko, Rezus. Siemanko, siemanko. A więc jak już widzicie, Robert rozpoczął, bo jemu się bardzo śpieszy. Co się śpieszy? Na co mamy tu czekać w tym lobby? A może byśmy chcieli jeszcze porozmawiać, czy coś takiego, no... No cóż... Będzie dużo czasu, żeby rozmawiać. Tobie zawsze śpieszno. Light. No. 15 zabić z UMP. To nie powinno być trudne. A, tak naprawdę będziemy robić to. Hu, hu, hu. Ogólnie fajnym i prostym trikiem na początku jest zabijanie z noża, jeżeli właśnie zbieramy na jakąś broń. W pierwszej rundzie te boty są naprawdę przyjazne, można powiedzieć. Jak zabijemy z noża, to zgarniemy 1500 dolarów, co naprawdę dużo nam pomoże na początku. A więc to jest fajny, prosty trik do wykorzystania. Tylko należy pamiętać, żeby nie wbiegać na pięciu z nożem. No oczywiście. Oni też potrafią z Glocka zabić. Kolejnym też takim fajnym trikiem jest jakby, no, bardziej tipem, żeby poustawiać się na dwóch różnych stronach mapy i nasłuchiwać, gdzie biegną, żeby dawać info. I oni biegną mainem u ciebie. Tak, wyszli już. Chłopy się wcelowały. No, ja już głowę dostałem. No i mamy pieniążki na umpa. Ja sobie też oczywiście granaty dokupię. Ładnie, warto smokować. No, jak również smokujemy, to te boty nas nie widzą i wychodzą przez smoka, mają takie jakby opóźnienie w strzelaniu, można powiedzieć. Ładnie. Nie, że smok ich zatrzyma, ale są jakby takie zamulane. To łatwo je zabić. Na razie cisza przed burzą. Gdzie teraz przyjdą? Będzie cicho, to mogą normalnie z tyłu. No idą. Ulala. Jak to ump? Sześciu. Gdzie jest ostatni? Aha. Tam jest. No niesamowite. Dobrze. Sobie kucnę i zadowolony. A gdyby nie to, że ten ump już jest naprawdę beznadziejny teraz, to było lepiej, a nie 95 w 5 i 96 w 6. Ale po głowie? Nie, z dwa headshoty? Trzy, czy trzy? Dwa, więcej? Dwa po trzy. No to jeszcze nie tak źle. Dół, tutaj. Chyba jeszcze dwóch powinno być tam być. No, i ostatni, czyżby uciekł? No, tu go nie ma. Pewnie gdzieś sobie obiega mapę. Obieg całego świata. Fantastycznie. Byle przyszedł przed czasem. O, jest to. Ale perka, per. No, głowa nie mogła wejść. Nieśmiertelny. Dobrze. I ostatnia, teoretycznie ostatnia runda. No, mamy postawę AP, więc myślę, że nie będzie problemu. Chociaż mają teraz Galile. Może Kałacha będą mieli. No. Zobaczymy, zobaczymy. Nie dostaniemy po główce na start, będzie dobrze. Będzie łatwiej od razu. Cisza. Wydaje mi się, że będzie teraz ta, jakby ta odnoga. To z tyłu. Chociaż? Tu. Albo u mnie, sorry. Nie. I ja. O, jest zła pozycja. Jak skaczą. Partyzantka. Żeby ten bot się sam nie spalił. Dobrze. Nie, bo niby słyszę ich mainie, a tak naprawdę biegną obok mnie. No to czasami tak jest. Czasami dość mylnie.
Ale Robert na szczęście dzisiaj wykierował. Dziękujemy wam za ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Siemanko.